Alkoholikiem nikt nie staje się z dnia na dzień. Choroba alkoholowa jest procesem, który rozwija się w czasie, często trwa wiele lat. Im wcześniej człowiek rozpocznie picie, czyli na wieku 15, 16 czy 17 lat, tym rozwój choroby będzie szybszy. Pierwsza faza, faza picia towarzyskiego, to jest faza, która dotyczy większości osób, większości populacji. Cechuje się tym, że osoby piją dla przyjemności, dla smaku. Rozpoznajemy u nich wzrost ochoty i tolerancji na alkohol. Natomiast jeżeli nie zwiększają ilości wypijanego alkoholu, utrzymują ten poziom latami. Faza ostrzegawcza. Druga faza z faz rozwoju choroby alkoholowej charakteryzuje się tym, że osoby zwiększają okresowo ilość wypijanego alkoholu i częstotliwość picia. Zaczynają się tutaj sytuacje związane z klinowaniem, czyli piciem alkoholu dla poprawy zdrowia. Szukanie okazji do picia, inicjowanie wypijanych kolejek, taka osoba jest duszą towarzystwa, odbierana jest jako osoba, która się świetnie bawi, chętnie zapraszana na imprezy, tańcząca, śmiejąca się, żartująca, bardzo dobrze się czuje sama ze sobą. Dopóki nie dochodzi do etapów pierwszych poważnych kacy, poważnych konsekwencji po piciu, w tym urwane filmy. Jeżeli dana osoba będzie piła więcej i będzie piła dłużej, wejdzie w etap fazy krytycznej. Ta faza charakteryzuje się przede wszystkim głównie konsekwencjami emocjonalnymi i społecznymi. I tak. To, co jest najbardziej charakterystyczne na tym etapie picia, to są okresy kilkudniowego czy kilkutygodniowego picia z przerwami, czyli z abstynencją dla poprawy zdrowia, udowodnienia silnej woli. Już tutaj pojawiają się obietnice, że więcej się nie napije, że to się nigdy więcej nie powtórzy. Ale też zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego w związku z piciem, zaniedbywanie odżywiania, opuszczanie pracy, konflikty małżeńskie czy konflikty w rodzinie, zaburzenie popędu seksualnego i rezygnację z alternatywnych źródeł zainteresowań na rzecz picia. I znowu, jeżeli dana osoba będzie piła jeszcze więcej, będzie piła dłużej, wejdzie w etap fazy chronicznej, przewlekłej. Zanim to nastąpi, bardzo często ludzie zgłaszają się do poradni czy do psychiatry, to znacznie częściej do psychiatry niż do poradni, uważając, że mają depresję. Dlatego, że w ramach rozwoju, w trakcie rozwoju uzależnienia w pewnym momencie doświadczają takiej pustki i bezradności. Czyli przestają odczuwać sens życia, radość życia i rozpoznają to u siebie jako depresję. W trakcie diagnozy czy wywiadu z takim pacjentem jednak szybko można się zorientować, że nie jest to kwestia depresji jako takiej, tylko konsekwencja picia alkoholu. Wchodząc w fazę picia chroniczną, czyli tę przewlekłą, tutaj bardzo typowe to są okresy długotrwałego opilstwa, czyli człowiek jest pijany przez tydzień, dwa tygodnie, czasem dłużej. Robi przerwy w piciu nie dlatego, że chce, tylko nie jest w stanie już funkcjonować. Na tym etapie następuje bardzo często rozpad więzi rodzinnej, utrata pracy, utrata przyjaciół, bardzo gwałtowny spadek tolerancji na alkohol, czyli coraz mniejsze dawki spożytego alkoholu dają ten sam efekt, który wcześniej osoba uzyskiwała przy dawkach wyższych. Tutaj już następują coraz częściej kradzieże, wynoszenie rzeczy z domu po to, żeby mieć pieniądze na alkohol. Tak jak w fazie krytycznej pojawiały się konflikty z prawem, drobne oszustwa, to tutaj ten stan agresji i przemocowy znacznie się pogłębia.
fazie chronicznej bardzo poważnymi są konsekwencje zdrowotne. Wszelkiego rodzaju choroby somatyczne, polineuropatia, marskość wątroby, padaczka, delirium tremens, o których też ważne jest, żeby wiedzieć, że one nie następują bezpośrednio po piciu, tylko po odstawieniu alkoholu i mogą się pojawić nawet tydzień i 10 dni po odstawieniu picia. I doprowadzając ostatecznie do skrajnego wyczerpania organizmu, które wymaga hospitalizacji, a w dalszej konsekwencji jest śmierć. Ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, alkoholizm jest chorobą śmiertelną, nie jest chorobą wyleczalną. Doktor, który przebadał wielu alkoholików i on stworzył fazy rozwoju choroby alkoholowej, zauważa bardzo ważną rzecz, to, że picie można przerwać na każdym etapie. Że to, że człowiek zaczął pić, nie oznacza, że musi się znaleźć w fazie chronicznej i nie oznacza, że musi umrzeć. Picie można przerwać na każdym etapie. Ale co jest ważne? My mówimy o tym, że to jest winda w jedną stronę. Czyli jeżeli człowiek przestanie pić i nie będzie pił 5 lat, 10 lat, ale wróci do picia, to on nigdy nie wróci do picia towarzyskiego. Czyli ta choroba mu się nie cofnie. On wróci do picia do tego punktu, do tego etapu, na jakim skończył. Należy zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Ludzie, którzy podejmują abstynencje, które trwają po kilka lat i wracają do picia po tych kilku latach, bardzo często zachowują się w taki sposób, jakby chcieli odrobić stracony czas niepicia. I w krótkim czasie wypijają znacznie więcej, znacznie szybciej, znacznie bardziej i znacznie dłużej niż robili to przed wejściem w okres abstynencji. Tym samym proces dalszy rozwoju choroby następuje znacznie szybciej. Widzisz podobieństwa? Nie zamiataj pod dywan.